upalne lato, poranek spotykamy się z Polą Rajs. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak spałeś dzisiaj w nocy, bo w upale to się ciężko śpi. Did you sleep last night? Dobrze, tak, spałam. Okej. Okay. Sypiam w nocy, ostatnio jestem zmęczona, więc tak, bezproblemowo. Upały znosisz dobrze, płyta w ręku. Tak. Jest, jak rozmawiałem z twoim managementem o tym, dlaczego epka, a nie płyta. Dowiedziałem się, że płyta być może w przyszłym roku. Tak. To ma być taka polityka małych kroków? Wyjaśnij, jak ta strategia ma wyglądać. Wiesz co, ja trochę sobie tak pomyślałam, że żeby wydać już płytę pełną, to ktoś musi na nią czekać. I wydawanie jej tak po prostu, żeby przepadła. Jest na tyle dużo muzyki, że no, ciężko by było wtedy trafić do tych osób, które chciałam. Więc na początku zaczęłam od pojedynczych utworów. Epka dlatego, że żeby zagrać gdzieś na festiwalach, musiałam niestety iść i komuś wręczyć cokolwiek, więc nie dało się tego zrobić tak po prostu. No i stąd decyzja, żeby epka, żeby w ogóle się pojawiła. Natomiast z płytą tak, no na razie się nie spieszę, powolutku. Materiał jest, gram go na koncertach, nagrywa się, ale powoli, bo naprawdę nie, uważam, że nie ma sensu niczego robić pochopnie, bo... Niezwykle dokładnie dopracowujesz, co w ogóle bardzo cieszy, produkcję. To jest tak wycyzelowany każdy dźwięk, że mimo, że w Polsce już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to mimo to cały czas to z jednej strony zasługuje na szacunek, a z drugiej strony no wręcz szokuje, że ktoś aż tak bardzo porywa się do tego, żeby o produkcję tak zadbać. Ile czasu spędzacie w studiu, gdy już macie kompozycję gotową? No na przykład utwór Did You Sleep Last Night został napisany myślę, że z 5 lat temu i miał kilkanaście wersji, zanim ja powiedziałam, że tak, to jest ta, którą można w ogóle wypuścić. Także ja, no ważne jest to dla mnie po prostu, bo można popełnić błąd, który działa na niekorzyść utworu. A ja jednak jestem tak w tym przypadku. A jak długo pisany był sam utwór? A nie, no to jest 3 minuty. Tak? Czyli taka stara szkoła McCartneyowska, że jak on napisał piosenkę bondowską, siadł, tadadam, bam, 5 minut jest piosenka do Bonda. Dokładnie tak to wygląda. Znaczy ja tak mi się piszą piosenki, że te pomysły powstają bardzo szybko, natomiast później, żeby je dopracować, to już jest praca długa. Druga teoria Paula McCartneya, który nie będę ukrywał, jest jakimś tam moim guru, jeżeli chodzi o strukturę piosenki, mówi, że bez względu na to, jak masz rozbudowane instrumentarium, tudzież jak rozbudowaną masz produkcję, każda piosenka powinna się dać zagrać przy ognisku na gitarze albo tylko z fortepianem. Próbowałaś swojego repertuaru w takim bardzo skąpym instrumentarium? Ja w ten sposób piszę. Did You Sleep Last Night. Ja nie potrafię grać na gitarze, ale potrafię grać jakieś podstawowe akordy, które mi pozwalają coś wymyślać, więc tak nieudolnie sobie to zagrałam i zagrało i później dopiero powstawały już wersje takie bardziej no, z pełnym instrumentarium. Także no, tak powstają, więc może dlatego jakoś tam to działa. We wrześniu, na samym początku, pojawisz się na ważnym też dla nas festiwalu, który popieramy i wspieramy. Tak. Powiedz, czy taki występ to jest jakaś specjalna mobilizacja, przygotowanie specjalnego repertuaru, bo wiadomo, że oprócz tego, że przychodzą ludzie, fani, ludzie spragnieni muzyki, to jesteś tam bacznie obserwowana przez branżę, przez środowisko, krytykowana, opisywana. Czy w związku z tym takie występy, nie takie jak w ubiegłym tygodniu w Warszawie, przy Wiśle, bardzo sympatyczne, to jest jakaś specjalna mobilizacja i specjalne tworzenie, nie wiem, nowej tracklisty, szokowanie fanów jakimiś niespodziankami? Czy szokowanie, to nie wiem, ale na pewno musi to być bardziej skondensowane, bo mamy jakiś tam ograniczony czas i chcemy pokazać na pełne spektrum tego, co możemy zagrać. I faktycznie dobieramy konkretne setlisty na takie koncerty. I na pewno są bardziej stresujące, bo nigdy nie wiadomo, kto się pojawi, nie wiadomo, jak ta publiczność odbierze naszą muzykę. Bo na naszych koncertach już pojawiają się osoby, które jakoś tam poznajemy, że już wcześniej były albo gdzieś tam z Facebooka są rozpoznawane. Natomiast na festiwalach jest różnie i no, póki co było dobrze, więc jakoś tak soundtrack bardziej się ekscytujemy niż denerwujemy, ale tak, przygotowujemy się specjalnie. Czyli już minął ten czas, kiedy są ogromne nerwy, ale jest już takie pozytywne podniecenie, tak to nazwijmy. Tak. Przed spring breakiem było chyba najgorzej dla mnie.
tam zespół jakoś to przetrwał, ale dla mnie to był najbardziej stresujący festiwal. Może dlatego, że pierwszy, który graliśmy tak duży i może dlatego, że była pełna sala. Mhm. No to było ciężko, ale... To miałeś spore szczęście, bo obserwowałem podczas openera, obserwowałem przez komputer oglądając transmisję i włączyłem pierwszego dnia o 15 początek transmisji. Widzę wielka scena, pod sceną 12 osób. Ale wiesz co, to było tak, że my graliśmy po Years and Years i to było totalnie obok, więc wszyscy z tego koncertu przeszli siłą rzeczy na nas. I chyba ktoś zadbał o ciebie, żeby to nie mógł być przypadek, tak podejrzewam, tak. Żeby akurat taka konfiguracja się pojawiła. Cały czas na koncertach, bo tak naprawdę przez koncerty starasz się dotrzeć do ludzi, takie mam wrażenie, musisz się zmagać z tym, że wychodzisz na scenę i spotykasz przynajmniej 70% ludzi, jeżeli zna jeden twój utwór, to jest dobrze. Jak wygląda taka twoja komunikacja? Stara szkoła, znów McCartneya mówi, że wyjść na scenę i od razu przyłożyć tak, żeby już nie wstali. Tak, mieliśmy taką teorię. Przez jakiś czas graliśmy najmocniejsze kawałki w ogóle na początku. Teraz już te utwory w sieci są trzy. Jest też utwór Away, który jako pierwszy nagram z Monoidem. Także już jest trochę lepiej. Już jest tak, że te cztery utwory jest szansa, że ktoś słyszał, i czy nawet te, które są na epce, czyli pięć w sumie. Więc już jest jakoś łatwiej. Natomiast tak, większość zna Did You Sleep Last Night. Okej, powiedz, bardzo dbasz o stronę wizualną, mówię już o jakby całokształcie tego, kim jest artystka Polarize. Możemy tutaj mówić o wszystkim, o zdjęciach, o okładce, którą trzymamy w ręku. Tak, wszystko jest po prostu dopieszczone. To jest twój konik, ty o to dbasz, czy to jest ktoś za twoich pleców mówi tutaj popraw, tutaj popraw? Ale nie. To jest zawsze mój pomysł, natomiast ja absolutnie jestem niezdolna w tym kierunku, więc mam osoby, które mi pomagają. Przy teledyskach miałam bardzo fajną ekipę, która wszystko wymyśliła i stworzyła. No ile to było zgodne z, nie wiem, z twoją wizją, jak to ma wyglądać? No to oczywiście, że jest z moją, bo ja zawsze siedziałam i to były godziny pracy nad tym, żeby to ostatecznie wyglądało tak, jak chcemy. Przy zdjęciach tak samo. No zawsze jakby to wychodzi ode mnie, ale już później wykonanie jest czyjeś. Nie. Siedziałaś na postprodukcji, przy montażu, obserwowałaś te wszystkie procesy przesuwania suwaków na montażu liniowym i mówiłaś, nie, tutaj jeszcze proszę przesunąć. Tak. Bardzo za przeproszeniem jesteś cholerą, jeżeli chodzi o dopieszczanie tych wszystkich szczegółów. Trochę tak. Ciężko? Tak. No nie lubią mnie za bardzo chyba. Jestem tak marudna bardzo i przy wizualnej części może mniej, bo się na tym nie znam do końca, ale przy muzyce to mnie nie lubią. Tak pomyśleć, co będzie za dwa lata, kiedy będzie i też na tej wizualnej stronie się znała na tyle, żeby... Wyjdźmy, pana operatora. Jasne. Trochę mi to wszystko pachnie, jeżeli chodzi o wizerunek, o kreację, o pseudonim. Przypomina mi to innego dla mnie też wielkiego artystę, Davida Bowiego. To jest takie skojarzenie w dobrą stronę idące, że wszystko jest jedną wielką kreacją na potrzeby sztuki, na potrzeby muzyki. Czy kreacją, to nie wiem, czy to jest dobre słowo. Na pewno jest to jakiś wizerunek, który jest spójny, jest przemyślany, natomiast czy kreacją, ja taka jestem trochę, bardziej wiem, że musi... Właśnie, to chciałem zapytać, czy jak daleko uciekasz od siebie, tak? A nie, to w ogóle nie uciekam. Po tej poli, która rana wstaje, pije kawę, potem wieczorem... Tak. No chodzę w dresie, tak, to jest ta różnica, że... Ale chodzę na bosaka też, więc może na koncertach gram na bosaka, więc to się w sumie zgadza. Żartuję, ale to jest totalnie spójne z tym, jaka ja jestem, bo inaczej bym nie potrafiła. Ja zawsze nawet przez kostiumy, które jakieś tam mam na koncertach, zawsze to muszę się w tym dobrze czuć i musi to być jakoś tam spójne ze mną. Zresztą gdyby nie było, to całość też by nie była spójna, bo wtedy też bym się jakoś tam rozmieniała na inne kierunki, jest spójne dlatego, że to jest moje. Jasne, teraz powiedz, jakie będą te następne kroki. Skoro mówimy o tej polityce małych kroków i dążenia do celu, jakim jest pewnie płyta i dalsza kariera. Czego się można spodziewać po festiwalu i później? Na festiwalu na pewno zagramy dwa nowe numery, których jeszcze nie graliśmy nigdzie. A na razie koncerty. To jest na razie taki core, na który się nastawiamy, czyli żeby grać jak najwięcej i jak najwięcej osób, żeby mogło nas usłyszeć. A potem zobaczymy. Na pewno w przyszłym roku chciałabym już ruszyć
z nowym i coś opublikować nowego, ale zobaczymy, bo tak jak mówię, no ja nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby to natychmiast już i żeby wszystko pokazać, także że powolutku. Podziwugodny spokój i opanowanie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Polarize była z nami. Miłego koncertu w Gdańsku i nie tylko. Bardzo dziękuję.